Dzień dobry, proszę Państwa. W blasku dzionka nagrywamy jeszcze póki co. Tak jest jasno u nas o godzinie 19. W England w sensie. No bo my mamy godzinę później, tak w ogóle. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie. Pies się obudził, bardzo dobrze. Śpi cały dzień, cholerek mały. Mój pies ma 15 lat, gdyby ktoś się interesował. W odpowiedzi na pytanie, postkomentum i tak swoją drogą będziemy tam robić. Ale a propos zasad kanałowych dla wszystkich nowych widzów, których wczoraj nie wymieniłem, o których zasadach to wczoraj nie powiedziałem, byłem. To jest tak. U mnie można się wypowiadać w dowolny sposób, jak kto lubi, jest wolność wypowiedzi. Ja wbrew temu, znaczy w przeciwieństwie do wielu innych kanałów, nie usuwam i nie banuję ludzi, chyba że naprawdę sobie zasłużą, a proszę mi wierzyć, trzeba się postarać, żeby dostać u mnie bana. Jeżeli zachowuje się kultura wypowiedzi na zasadzie nie bluzgamy na kogoś bez powodu, bo to jest bardzo ważny, aneks w przepisie. Nie bluzgamy bez powodu. Z powodem można, ale tak bez przesady. Po mnie to se można jeździć ile chcecie. Ja przez 7 lat prowadzenia kanału, jako osoba, która... jako człowiek, który zdeklarował i oficjalnie mówi o tym, że jestem osobą homoseksualną, zebrałem cięgi niejedne. Takie epitety jak pedał, kurwa, szmata to mnie w ogóle nie ruszają, że tak powiem, spływa to po mnie jak po tłustej kaczuszce rzęsisty deszczyk. Bardzo trudny wyraz. A dla tych, którzy tam ktoś zarzucił, że dlaczego ja robię błędy językowe, skoro jestem językoznawcą? Bo ja bardzo lubię lapsusy językowe robić. Bardzo lubię wkurwiać ludzi słowami włączam, rozłączam i przełączam. Powkurwiałem? No to dobrze. Jestem baranem i jestem zodykalnym, tak jak mówiłem, i jestem przekorny strasznie i lubię takie rzeczy. A to się bierze też, proszę Państwa, z takie rzeczy się kształtują z czasem, z charakterem. I to jest temat dzisiejszego odcinka. W związku z nabywaniem pewności siebie. Bez zbędnego pierdolenia przechodzimy od razu do rzeczy. Tak jak moje ulubione hasło. W ogóle dziękuję Wam wszystkim za komentarze. Wszystkie. Te miłe oczywiście też bardzo, ale wszystkie inne też. Bardzo się cieszę, że bierzecie w tym udział. Dowiedziałem się z komentarzy między innymi, że jestem ostro, moje filmy są ostro promowane na Telegramie, na prawicowych grupach. Co mnie bardzo cieszy, bo mam ogromny sentyment do prawicy. Tak, nadal jestem gejem, ale jestem osobą o przekonaniach konserwatywnych i prawicowych. Stąd była moja, ci, którzy nie wiedzą, to proszę sobie wrócić na moim kanale do roku 2018, okolice wakacji, lipiec, sierpień, wtedy kiedy były te słynne marsze równości w Polsce, prowokacyjne między innymi w Białymstoku, ale nie tylko. I moje opinie na ten temat tam są. W 2019 roku temat też wrócił właśnie z tego samego powodu. Ja nawet występowałem w telewizji polskiej, proszę Państwa. Przyjechała do mnie TVP Polonia tutaj do Birmingham. Robili ze mną wywiad, gdyby ktoś koniecznie chciał zobaczyć, to ja chętnie udostępnię linka. Zrobię to zresztą, niezależnie od tego, czy chcecie, czy nie. Umieszczę link do wywiadu ze mną na mojej grupie facebookowej Jakubowski76 Gadam, bo lubię. Linka znajdziecie zaraz pod spodem w opisie filmu. Któryś tam z kolei, tam znajdują się również linki do mojego PayPala i Revoluta na tą kawę słynną, którą możecie mi przesyłać parę groszy. Bardzo dziękuję z góry za wspomaganie mnie w kwestiach napoi. Nie tylko, że tak powiem, orzeźwiających i wzmacniających, ale też chłodzących i rozweselających. Tam znajdziecie linka do numerologa. Ten numerolog to jest słynna pani Ola. Ona jest słynna w moich kręgach. Ja panią Olę gorąco polecam. Ola jest fantastyczną osobą, jest świetnym numerologiem. Jest wykształconym astrologiem, więc zna się na rzeczy i dobrze robi. I nie zdziera skóry. To jest bardzo ważne. Coś jeszcze? No to tyle z ogłoszeń duszpasterskich, moi drodzy. Duszpasterskich? Nie, wolę parafialne. Ja nie jestem duszpasterzem. Parafię prowadzę taką. Parafię pod wezwaniem Jakubowskiego 76. Nie świętego, bo ja nie jestem święty. Hej, to świętości, to mi daleko. Mój Boże. Aż się sam z siebie zaśmiałem. A pewność siebie? No pewność siebie się buduje. Słuchaj, powiem tak, niektórzy moi widzowie, a także klienci, bo pewnie nie wiecie albo wiecie, ja również jednym z moich zawodów to jest, ja prowadzę psychoterapię duchową. Jest taka ciekawa mieszanka psychologii, psychoanalizy z kwestiami duchowymi, wręcz ezoterycznymi. Nie mogę powiedzieć, że mi idzie źle, idzie mi dobrze. Moi pacjenci są zadowoleni i nie wracają do mnie, co jest bardzo ważne. I nie mam też prywatnego cmentarzyka psychologa, jak to niektórzy mówią, czyli żaden z moich pacjentów jak dotąd nic sobie nie zrobił, chociaż z reguły przychodzą tacy, którzy myślą o tym, żeby sobie coś zrobić, a potem kończą terapię u mnie
i już nie chcą. No. Znacie, życie jest zbyt ciekawe, nawet jeżeli jest trudne, to tym bardziej powinno być doceniane, bo takie łatwe życie jest nudne. A takie ciężkie życie nam daje możliwość sprawdzenia siebie. I ja mam takie motto życiowe, że... No mam kilka tych mot życiowych, to ja mam kilka, ale takimi, którymi się kieruję zazwyczaj, to jest między innymi parafraza wypowiedzi Scarlett O'Hary z filmu Przeminęło z wiatrem. Pierdolę, to pomyślę o tym jutro. Jak już jest za dużo czegoś, to zawsze mówię, pierdolę, to pomyślę o tym jutro. Do jutra się wszystko wyjaśni. Albo nie. To zobaczymy, co będzie dalej. Zawsze zresztą dzielę problemy swoje na takie... Mogę z nimi coś zrobić, czy nie mogę z nimi coś zrobić? Jak nie mogę z nimi coś zrobić, nic zrobić, no to co mam zrobić? Nic nie robię. Wiecie, że kiedyś każdy z nas, myślę, wielu z was żyje w takim strachu, bo też takim żyłem, ojej, nie zajmę się tym problemem, to będzie jeszcze gorzej, albo Jezus, nie mogę z tym nic zrobić, i co ja teraz zrobię? A się okazuje, że bardzo wiele problemów albo się same rozwiązują. Jeżeli postawimy je w takiej sytuacji, traktujmy problem jako zjawisko, jako postać, jako coś, i powiedzmy tak, wiesz co, problemie, idź sobie. Tak ładnie, żeby nie przeklinać. Idź sobie, nie chcę cię tu. Nie jesteś mi potrzebny. Mam cię w dupie, nie strasz mnie. Nie boję się ciebie. Wiem, że to brzmi trochę infantylnie, jak to nawet teraz w ten sposób prezentuję. O, macie dłoni. Ale... teatr paluszków. Ale należy traktować właśnie tak, prześmiewczo. Problemy traktujemy, kochani, prześmiewczo. Problemy są jak takie strachy, demony właśnie. Demony też należy obśmiewywać. Duchy w domu, jeżeli wam próbują zaszkodzić albo was straszą, bo są takie, że po prostu se mieszkają i nie przeszkadzają. Zwłaszcza jak ktoś mieszka w starym budownictwie, tak jak ja. No, mamy towarzystwo, ale towarzystwo się, że tak powiem, oni sobie, a my sobie. I tak każdy sobie rzepkę skrobie. I to jest na takiej zasadzie, że jak ktoś mnie straszy, to tak mówię właśnie, brzydko mówię, nie idź stąd, ale przez W, wypierdalaj stąd, proszę. No, wypierdalaj albo nie. No, to są głębsze rzeczy. Z mory też wypędzam. Jakby ktoś miał, to proszę przyjść do mnie. I z tą pewnością siebie, jakbyście mnie poznali jakieś 20 lat temu, czyli po moich studiach i w czasie moich studiów i jeszcze wcześniej, ja owszem byłem osobą krzykliwą, jak to każdy zodiakalny baran, ale byłem osobą, którą można było bardzo szybko zgasić jak peta w popielniczce. Miałem tak niskie poczucie własnej wartości, że nawet jak ktoś pierdolił głupoty i ja wiedziałem, że on mówi bzdury i miałem na to argumenty, to nie wdawałem się w kłótnie, bo się bałem konfrontacji. Dzisiaj jest prawie odwrotnie. No, to znaczy ja idę na wojnę bez miecza czasami. Czyli nie mam argumentów, ale wiem, że go osoba pierdoli, bo to wyczuwam. Bo jestem jasno słyszę i słyszę, że ktoś kłamie. Widzę to, że ktoś kłamie. Wyczuwam to i idę na wojnę. Bez miecza. Miecz nabywam po drodze. Jak w grze Diablo. Przejdę 3 komnaty, zabiję kilka zombiaków i będę mieć miecz w prezencie. Coś na tej zasadzie jest u mnie dyskusja. Tego się można nauczyć i będę chciał wam w kolejnych audycjach o tym opowiadać więcej. Robię zajawkę tematu. Temat ten jest przerabiany, jeżeli wejdziecie na mój kanał YouTube'owy, na którym jesteście, bo oglądacie film, to tam są grupy, tam są sekcje. Można sobie wybrać grupy tematyczne w zakładce wideo. Jeżeli wybierzecie sobie serie parapsychologiczne, to tam znajdziecie bardzo dużo filmów, które nagrałem w swoim 7-letnim szale nagrywania YouTube'owego. Właśnie między innymi o pewności siebie i o tym, jak budować sobie to przekonanie, że to poczucie samego siebie, że ja nie muszę stać w kącie. Ja nie muszę być zgaszony. Ludzie nie będą mi mówić, co mam robić. Najważniejsze to wyjść przede wszystkim z pierwsza lekcja jest taka. Przestać w ogóle przejmować się tym, co ludzie o nas mówią. Bo ludzie zawsze będą mówić. I będą mówić na dwa różne sposoby. Albo dobrze, albo źle. Nie? Ja mam osobiste doświadczenia takie i zdążyłem zauważyć, że im gorzej o mnie niektórzy mówią, to znaczy, że tym lepiej coś robię. Bo jest to, no można powiedzieć, mowa nienawiści, czy tam hejt, jakbyśmy to nie nazwali. To na YouTubie się pięknie manifestuje i tutaj no, widać dokładnie. Że osoby najczęściej krytykują mnie, czy wytykają mi błędy osoby, które jak potem wchodzę na ich kanały, to są osoby, które nic nie stworzyły. Chociażby w tym aspekcie YouTube'owym, a mają najwięcej do powiedzenia na temat montażu filmu, na temat tego, jak się zachowywać, jakiego języka używać, kim być przed kamerą, tak? Jak robić filmy. Nie zrobili nic, ani jednego filmu. Tam jest takie okrągłe zero. Znaczy zero nie jest okrągłe, tylko jest takie jajo. Ale chodzi mi o okrągłe zero. Że tam nie ma nic, ale najwięcej do powiedzenia.
Pamiętacie, jest takie powiedzenie i ono się bardzo sprawdza, że zawsze krytykować was będą ci, którzy zrobili mniej od was lub nic. Nigdy nie spotka was krytyka czy nienawistna krytyka, hejt ze strony osób, które robią dużo i coś osiągnęły. Te osoby, owszem, często służą radą. Mniej lub bardziej udolnie to robią, ale chcą poradzić, ale to nie jest hejt, to nie jest krytyka, tylko to jest porada. Że coś zrobiłem, może mam większe doświadczenie w czymś, to chętnie ci podpowiem, co możesz zrobić, żeby iść wyżej i zrobić coś lepiej. Skorzystaj z moich doświadczeń. Bardzo proszę. Za darmo zupełnie. To jest kolejna taka moja zasada życiowa, win-win, wygrany, wygrany. Ja bardzo często pomagam ludziom zupełnie bezinteresownie i bezpłatnie, bo ja wiem, że ja za to coś dostanę tak czy tak, od wszechświata tak zwanego. Jak nie ta osoba, to ktoś inny mi coś da bezinteresownie. Energia w tym aspekcie we wszechświecie się wyrównuje bardzo szybko. To się też tyczy w drugą stronę. Jeżeli komuś narobimy bagna, to bagno dostaniemy. Może nie od tej osoby, lub prawie na pewno nie od tej osoby, ale i może nie natychmiast, ale za jakiś czas i od kogoś innego. Dostaniemy tak zwany zwrot. To jest takie wchodzenie właśnie w tego typu emocje, to jest jak pożyczka. Komuś narobisz bagna, to pożyczyłeś. Teraz musisz oddać. Przyjdzie ktoś pod odbiór, przyjdzie. Przyjdzie windykator, który by odebrać tą pożyczkę. No, także trzeba uważać. Dlatego ja uważam, że do ludzi trzeba być miłym, ale nie zawsze i nie za wszelką cenę. To znaczy, jak ktoś na mnie pluje, to ja, broń Boże, nie będę uśmiechnięty i miły. Wręcz przeciwnie. Chociaż w niektórych sytuacjach, na przykład, tu mówimy o hejcie, ale na przykład, nie wiem, w jakichś takich relacjach w urzędzie czy gdzieś, wchodzę i widzę naburmuszoną panią w recepcji. Od razu w ogóle w głowie zawsze mam, jak idę coś załatwiać, czy dzwonię nawet gdzieś coś załatwiać i odzywa się ta osoba, czy widzę osoba, która będzie mi załatwiać. W myślach sobie mówię, nie na głos, bo wezmą cię za świra. W myślach sobie mówię do tej osoby, lubię cię, nie znam cię, ale cię lubię, tak sobie myślę. Wiecie, że ta osoba zaczyna być bardzo miła i działa i wszystko załatwia, tak jakbyśmy chcieli, to naprawdę działa. No, w ogóle w głowie wysyłanie dobrych życzeń ludziom. Ktoś na przykład nam ubliża, a wy w głowie sobie mówicie, ja ci błogosławię. Jeszcze mu dajecie zwrotkę taką. Wszystko, co o mnie mówisz, mówisz sam o sobie i wróci to do ciebie. Pyk. Poszło. To są takie czary mary, które możecie się śmiać lub nie, ale one naprawdę działają. Ja to potwierdzam i nie tylko ja. Bardzo wielu moich widzów to potwierdza, którzy już widzieli stałych widzów. Mówię teraz do tych nowych się. Przepraszam, starzy widzowie, że ja tak o tych nowych, ale nowych przybyło już nie 1700, bo dzisiaj przyszedł update. 2061 osób. 2661 osób przybyło w ciągu ostatnich 7 dni. Mnóstwo. Cieszę się i witam. Widzę, że wyświetlania filmów są bardzo wysokie, więc na pewno tych widzów przybyło sporo. Co mnie bardzo cieszy. Moi drodzy, w aspekcie w ogóle tego, o czym mówię, bo teraz się sobie tak po łebkach skaczemy. Każdy z tych tematów, na przykład to, jak nauczyć się nie przejmować tym, co ludzie o nas mówią, myślą lub piszą. Oczywiście odbierać te komunikaty, czyli czytać, nie bać się tego, nie bać się wysłuchać tego, że ktoś nas zjedzie. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia na nasz temat. Może być tak, że ma rację. Jeżeli mamy problem z przyjmowaniem szczerej prawdy, to będziemy mieli problem. Też taki problem mam. Ja jak widzę krytykę taką ostrą, to się spinam, ale już sobie tak wypracowałem, że jest tak, Michał, wyluzuj, poluzuj poślady. Ta osoba się na ciebie drze i coś ci wyżyguje, ale ona może mieć rację. Bo na przykład obiecałeś coś i nie dotrzymałeś słowa i ta osoba jest zła na ciebie i krzyczy. Trzeba znieść z pokorą. Albo ta osoba niesłusznie na mnie krzyczy, ale se posłucham, niech se pokrzyczy. Jak się wykrzyczy, weźmie głęboki oddech, to wtedy atakujemy. To jest na takie, dajcie się przeciwnikowi wywrzeszczeć. Niech się zmęczy. No, na zmęczenie brać. Także to będzie taki topik ciekawy. Ja właśnie tak myślałem, że dla tych nowych widzów, bo tyle pytań jest na mój temat, ludzie są zdziwieni, no bo może to dla niektórych jest kontrowersyjne, że jest gość, Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii, który taki jak ja, który chociażby to, że jestem prawicowym gejem, jest kontrowersyjne, bo jak to? To się wzajemnie, proszę Państwa, nie wyklucza. To system nas wbił w schematy, że albo jesteś, że jeżeli jesteś LGBT, albo że jesteś homoseksualny, to niekoniecznie musi być LGBT. Ale że jeżeli jesteś homoseksualny, to z automatu musisz być LGBT i z automatu musisz być lewakiem. To jest nieprawda. No wbito nam takie schematy do myślenia. Jeżeli ktoś jest religijnym, praktykującym katolikiem, to z natury musi być
mega faszystą i naziolem. To jest kolejna brednia, którą wbijano. W ogóle nazywanie patriotów polskich naziolami, to oczywiście jest wykreowane przez lewicę, żeby zohydzić dosyć spore zagrożenie dla nich, bo zachodnia lewica, która się wdarła, lewactwo wdarło się już dwa pokolenia temu do Polski, zwłaszcza do umysłów polskich, polskiej młodzieży, a dzisiaj już niektórych dorosłych. Polski silny patriotyzm i ja nie jestem katolikiem, żeby było jasne, ale ja lubię być sprawiedliwy i silny polski katolicyzm, szczególnie w obszarach dosyć konserwatywnych, jest bardzo dużym zagrożeniem dla ideologii lewackiej. Jest bardzo dużym oporem i na pewno bardzo dużą przeciwwagą. Ci ludzie autentycznie boją się Kościoła, boją się wiernych, dlatego jest taki hejt, dlatego jest taka nienawiść. Wyciąganie pedofilii księży to jest jedno, to powinna być oddana sprawiedliwość. Jeżeli popełnił przestępstwo, ja tu nie widzę w ogóle dyskusji. Natomiast nie można tak mówić o wszystkich kapłanach i nie można tak mówić o tym, że jeżeli ktoś jest wierzący, to autentycznie jest akurat taki jak księża, którzy go prowadzą. Znam wielu katolików, mam wśród swoich przyjaciół wierzące osoby, katolików wierzących, którzy są na bakier z Kościołem jako instytucją. Są bardzo okej ze swoją religią, czują się w tym dobrze i ją praktykują, ale mają bardzo krytyczne podejście do instytucji Kościoła, jako instytucji, jako organizacji. Jako zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym na przykład, nie? Ale nauczmy się tego rozgraniczać. To jeżeli ktoś... nie wiem, ja jakoś tak... mam wśród swoich znajomych, ja sam jestem mięsożercą, ale mam przyjaciół bardzo dobrych, którzy są weganami. My najzwyczajniej w świecie nie rozmawiamy o posiłkach, żeby się nawzajem nie wkurwiać. Albo akceptujemy to, że ze sobą rozmawiamy o takich rzeczach. Ja jestem antyszczepionkowy. No nie z powodu tego, że jestem szurem, który sobie tak wymyślił, bo przeczytał na stronie. Nie. Ja też nie jestem lekarzem ani w ogóle medykiem, ale ja dobrze pamiętam biologię z klas trzeciej i czwartej liceum, a chodziłem do dosyć dobrego liceum katowickiego, szóste liceum ogólnokształcące imienia Jana Długosza w Szepienicach. Gdyby ktoś jest ze Śląska, z Katowic, będzie wiedział, co za liceum. Długoletnim dyrektorem tego liceum był nieżyjący już profesor Dariusz Koclejda, zmarł dwa lata temu niestety, który był moim wychowawcą, a ja byłem jego pierwszą, moja klasa, my byliśmy jego pierwszą klasą wychowawczą. On zaczynał pracę w liceum, dostał nas jako pierwszych i do końca swoich dni nazywał nas pierwszaki. Nie dlatego, że byliśmy z pierwszej klasy, tylko że byliśmy jego pierwszą klasą. Zapamiętani na całe życie. Przeżyliśmy mocno tą śmierć, bo to był wyjątkowy, fantastyczny człowiek. Ale wracając, chodziłem do dobrego liceum i pamiętam z biologii, że po pierwsze jest kompletną bzdurą stosowanie szczepień w trakcie trwania pandemii. Pandemia, epidemia najpierw się wygasza, a dopiero potem się szczepi populację prewencyjnie. To jest pierwsza rzecz. Wystarczy poczytać, ale zmierzam do tego, że jestem antyszczepionkowcem tych szczepionek w ogóle, ale to widzicie, to jest moja prywatna sprawa. Ja mówię o tym, że taki jestem. Tak samo jak mówię o tym, że jestem gejem, ale jest to moja prywatna sprawa i nikomu do tego, żeby oceniać, z kim ja sypiam, czy z kim mieszkam i prowadzę wspólne gospodarstwo i z kim żyję pod jednym dachem i prowadzę i założyłem, no może nie rodzinę, ale żyję z kimś, bo ja nie chodzę z plakietką po ulicy. To jest moja prywatna sprawa. Ja mówię o tym do was jak do przyjaciół, ale nie po to, żebyśmy dyskutowali o tym, czy to jest właściwe, czy nie. Nie? Więc pisanie mi komentarzy, owszem, ja je przyjmę, taki komentarz, że to jest zboczenie, że wynaturzenie, możesz tak uważać. Ja tak nie uważam, ja się taki urodziłem. Nie zabiję się z tego powodu. Równie dobrze mógłbym mieć problem z tym, że mam zielone oczy. Albo piwne, bo mi się kolor oczu zmienia w zależności od nastroju i pory roku. Takie mam coś. I to ja uważam, to jest podstawa takiego szacunku społecznego i wzajemnie do siebie. Zobaczcie, mówię o tym głównie dlatego, że widzę, jak Polska i Polacy w Polsce strasznie się spolaryzowali przez ostatnie lata. Zostało to zrobione oczywiście mediami, rękami mediów. Kłócą się ludzie o takie rzeczy, jakby tak usiedli i posłuchali siebie nawzajem, to by doszli do tego, że może siedzą po dwóch stronach chociażby politycznych, tak? Bo jeden tam jest za PiS-em, drugi za PO, ale tak na dobrą sprawę i jedna i druga strona ma pretensje do rządu niezależnie od tego, który rządzi. I wszyscy mają rację, a kłócą się. Nie? Jakby tak siebie nawzajem posłuchać odrobinę i tak przymknąć oko, dobra, on ma takie poglądy. Słuchajcie, ja zawsze wychodzę z założenia. Niech sobie każdy może być weganem, kimkolwiek chce być, nawet naziolem. Dopóki ta osoba nie wpływa istotnie na moje życie tak, że przymusza mnie do czegoś, albo próbuje na mnie wymóc jakąś opinię, czy postawę życiową, czy społeczną, to ja nie mam z tą osobą najmniejszego problemu.
Jeżeli idę z moimi przyjaciółmi weganami na miasto, idziemy coś zjeść, wybieramy taką restaurację, w której są potrawy, nie idziemy do typowo wegańskiej, ani nie idziemy do typowego steakhouse'u, tylko wybieramy taką knajpę, w której każdy z nas może sobie zamówić dla siebie ulubioną potrawę, czy tam taką, na którą mam ochotę. I nie ma przy stole wykładów pod tytułem, a bo ty tylko zielsko jesz, albo a bo ty zabijasz zwierzęta. Nie dyskutujemy na ten temat. Bo przyjęliśmy zasadę, że nawet jeżeli jedzenie przeze mnie mięsa jest zbrodnią i grzechem, to ja to biorę na siebie jako moja zbrodnia i grzech. Ja jestem świadomy tego, że spożywam mięso. Staram się maksymalnie do tego, zresztą takie mięso kupuję do domu, bo nie kupuję mięsa z supermarketów. Bardzo rzadko, może tak nie, że nigdy, ale bardzo rzadko. Głównie kupuję mięso w prywatnym rzeźniku na mojej ulicy handlowej w mojej dzielnicy, o którym wiem, że ta rodzina ma swoją własną fermę i to jest wszystko wolny wybieg. Oni mają hektary łąk, na których biegają te zwierzątka, które to nie jest chów klatkowy absolutnie. Byłem na tej farmie, wiem o tym, widziałem to na własne oczy, bo chciałem sprawdzić. Z kolegą pojechaliśmy. No. I tak jest. Ja mówię tak, więcej szacunku i zrozumienia dla kogoś. Ktoś może głosić jakieś poglądy, chociażby dlatego, czy opinie, dlatego, że może nie dojrzał do jakiejś postawy. Może mu ktoś czegoś nie wytłumaczył. Może sam żył właśnie w takich z klapkami na oczach w środowisku, które miało ograniczone pole widzenia. Po każdej ze stron, zarówno te lewactwo, które się uważa za otwarte i takie wszechświatowe i wolnościowe, oni chcą tą wolność wymuszać. Brzmi troszkę jak kabaret, nie? Wymuszać wolność. Na kimś wymuszać jego własną wolność. A może ja lubię moje ograniczenia? Pozwól mi być takim, jaki jestem. To co? Może was z tym zastanowieniem po prostu zostawię. Teraz, jeżeli macie pytania, którą audycję najpierw? Pewność siebie, to co ludzie myślą o nas, bardzo lubię te wschodnie akcenty, myślą o nas, co lub inne aspekty dotyczące budowania pewności siebie, to ja zapraszam do komentarzy pod spodem. Zapraszam was również do subskrypcji i do oglądania innych moich filmów. Tutaj w kartach na końcu się pojawi podpowiedź dla was. Jeżeli macie jakieś swoje preferencje, to akurat wybrałem taką opcję, że będzie wideo według preferencji widza i odbiorcy. To proszę kliknąć i zobaczyć. I dać łapkę w górę lub w dół. Wszystkie się liczą, pokaż to nakręca algorytma YouTube'owego, który mówi, o, klikają mu, pewnie się spodobało. Kochani, życzę wszystkiego dobrego, bardzo dobrego. Się wiem, czy się przeciągam, ale mi się poleżakowało trochę dzisiaj po obiedzie. No tak lubię. No a jeszcze ten odcinek, ale to już mówię, jest nagrany, będzie puszczony. Odcinek o tym, jak sobie troszeczkę życie zmienić zawodowo i ustawić się tak, żeby się nie nacharować, a zarobić na tyle, żeby na wszystko starczyło. Nie musimy być milionerami, wystarczy, że będziemy mieli dostatek. Można też afirmować sobie codziennie, rano wstaję i mówisz, dziękuję za to, że żyję w dostatku. Nawet jeżeli nie masz nic na koncie, przyjdzie, afirmuj, polecam. O afirmacjach też nagranie znajdziecie w sekcji parapsychologiczne. A jak nie, to nagram, całkiem nowe. Może być? Może być. No, to pa, pa kochani, pamiętajcie, linki macie pod spodem. Zapraszam do grupy, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do karty.